Oto Holandia, kraj tulipanów i wiatraków. Czekam tutaj na Bunbu. Już jest. A jak boli. Zobaczyłem mojego Bunbu. Muszę się pośpieszyć. Wspaniale. Bardzo lubię tulipany. Bunbu. Za dużo tu kwiatów. Mam za dużo siły. Nie mogę się zatrzymać. Stój. Zatrzymaj się. Biedaku, nic ci się nie stało? Zostałeś bez przyjaciół. To nic, znajdziemy ich. Ale się przestraszyłem. Już myślałem, że zginiemy. A gdzie mister? Był na moim grzbiecie. Mister! Nie ma go. Co teraz zrobimy? Może jest ranny? Nie strasz mnie. Poszukam go jeszcze. Pójdziemy razem. Nie, bo znowu nabierzesz za dużo siły. Zaczekaj tu na mnie. Dobrze, zaczekam. Nie chcesz jeść? Tęsknisz? Zaraz cię odnajdzie ten twój Bunbu. Możesz spokojnie jeść. Ale nie wolno ci teraz uciekać. Czekaj grzecznie na Bunbu. Zobacz, Bunbu na pewno przyjdzie do tego wiatraka. Najpierw zwolni się lina i wiatrak zacznie się kręcić. Wtedy sieć się uniesie i Bunbu nie będzie się mógł ruszyć. Wtedy spokojnie przeniosę go do ciężarówki. Prawda, że to dobry pomysł? Bunbu będzie nareszcie mój. Mister... Jest. I to zupełnie sam. Gdzie on się podział? Mister! Czy nie widział pan przypadkiem białego, kudłatego pieska? Nie widziałem. To przepraszam. Nic nie szkodzi. Co to? Mówiący samochód? Dziwne mamy teraz czasy. Nigdzie go nie ma. Może lepiej poszukam go razem z Bunbu. To głos mistera. Mister. Mister, gdzie jesteś? Mister? Gdzie on jest? Mister, tutaj jesteś.
Odejdź od tego drzewa. Tym razem na pewno się uda. Gdzie jesteś, mister? Bunbu miał tu czekać. Bunbu! Mister! Już jest. Szybciej, jestem bardzo zdenerwowany. Już przyjechał. Gdzie jesteś, mister? Czekaj, stój! Mister! Dokąd ty idziesz? Stój! Ratunku! Gdzie się podziewałeś? Szukaliśmy cię. To Ken. To wy tu jesteście już razem? A tak się martwiłem. Mister jest cały i zdrowy. Tak się cieszę, że znów jesteśmy razem. Kiedy zobaczyłem, że nie ma Bunbu, trochę się zmartwiłem. Ken nie lubi się z nami rozstawać. No pewnie, że nie. I znowu się nie udało. Niech ktoś mi przyjdzie z pomocą. Pod niebem błękitnym wieje miły wietrzyk, a po niebie mkną świecące chmurki. Kiedy wsiadasz na mój grzbiet, to jest znak, że możemy znowu razem wyruszyć. Jedziemy prosto przed siebie. A dokąd? Zapytajcie o to ptaki. Do zobaczenia.